ale jedno słowo zawsze w głęboku mojego serca jest, że Bóg jest dobry, że Bóg jest łaskawy i miłosierny. I dzisiaj właśnie jest taka mała nabożeństwo dziękczyna i dziękujemy Pana Boga za 9. rocznicę powstania tego zboru od momentu, kiedy jesteśmy tu, w tym sali. Już 9 lat na chwałę Jezusa Chrystusa. Różna sytuacja była, że szatan inwestował, szatan chciał zniszczyć, zahamować kościoła, ale tu jesteśmy na wszelka chwała Pana Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. To bardzo dziękujemy Pana Boga za ten 9 lat wytrwałość, dzięki jak łaskę nie oszedzi. I ze względu na ten dzień też Bóg będzie używał jego sługa Araújo, aby zgłosić Bożego Słowa do naszym serca. Słuchajmy odważnie tego Słowa. Ja osobiście chcę być błogosławiony. Fala Bogu. Fala Bogu. Glória a Deus. É um prazer estar aqui nesta tarde. Dla mnie to jest wielki przywilej, mogę być tego wieczorka z wami. No aniversário da igreja. Rocznicę zboru. É um momento de celebração a Deus. E tem esse momento que eu uvilbiam e dinkuemi para Boga. Não celebramos a Deus pelo número de pessoas que temos. Nie uwielbiamy Pana Boga ze względu na liczbę osób, które mamy, mas porque a sua igreja persiste acima de tudo. Ale uwielbiamy Boga przede wszystkim, ponieważ Kościół wytrwa. Jesus falou: essa é minha igreja. Pan Jezus Chrystus powiedział: oto mój Kościół. E a porta do inferno i brama piekielne não prevalecerá contra ele. Nie przemogą przeciwko jej. Não importa as adversidades que vêm contra a igreja. Nie brać pod uwagę, nieważne te wszystko problemy, prześladowania, które przychodzą przeciwko Kościół. Nada pode parar a obra de Deus. Żaden i nikt nigdy nie zatrzyma Boże dzieło. Um antigo mestre da palavra judeu. Um antigo mestre da palavra. Takie z dawno czasu, takie nauczycielem Bożego Słowa w Izraela. Quando estavam a perseguir a igreja, bem no início do livro de Atos. Na początku, kiedy przyszła taka moc prześladowania na Kościół pierwotny w dziejach apostolskich. Ele disse: deixe, não vamos persegui-los, deixe, se é de Deus, vai prevalecer. E jest mowa pomiędzy nimi: zostajcie, zostajcie ich, jeśli jest od Boga, to przetrwa. O que é de Deus não é destruído. Po prostu wszystkie rzeczy, które jest od Boga, przetrwają. Porque ele falou: se não houverem pessoas disponíveis, ele levantará pedras para glorificar seu nome. Ponieważ pomiędzy nimi Bóg mówi, jeśli nie są ludzie, którzy są gotowi do jego dzieła, to Bóg będzie wołał kamienia. Então tu és um abençoado por fazer parte do grande plano de Deus. Więc czujcie się, bądźcie błogosławieni, bo wy należycie do część ludzi, którzy dokonają dzieła Boże. Num tempo tão contraditório como Deus que estamos a viver. W tym czasie właśnie, że jest taki bardzo dziwny czas, który mamy teraz. É um prazer estar aqui para pregar para os irmãos. To jest wielki przywilej, mogę podzielić się słowem z wami, bracia i siostry. Agradeço a Deus pelos senhores que estão lá atrás. Ja bardzo dziękuję Bogu za tych dwóch panów, którzy są tam z tyłu. Um deles teve o privilégio de poder pregar a palavra na rua. E diz a minha taque pique privilégio, aby delicatne podzielić z nim evangelho na ulica dzisiaj. E convidei ele para estar aqui junto com o pastor Antero. E zapraszaliśmy razem z pastorem Antero, aby on mógł tu być. E ele cá está. E, fala Bogu, on tu jest. Vamos louvar a Deus por isso, aplaudindo ao Senhor Jesus. Me bendime clássica dla Pana Boga, saiba gente. Deus te abençoe grandemente. És uma alma muito importante para o Senhor. Niech Bóg te błogosławi, obfite mocno. Pamiętaj, que jesteś bardzo ważny dla Chrystusa. Tens um grande valor para Deus. Ty masz ogromne wartości dla Pana Boga. Não sairei dessa terra. Nie wychodzisz z tego ziemi. Sem cumprir o plano de Deus na sua vida. Ale Bóg, zanim kiedy Bóg nie wypełni jego cel i plan na twojego życia. Mas primeiro. Ale najpierw. Deixa Deus trabalhar em ti. Pozwól Bóg popracować, działać w twoim sercu. Não importa quantos te abandonaram. Nieważne, ile ludzi opuścili ciebie. O importante é que Deus não te abandonou.
Najważniejsze jest, że Bóg nie zapomina o ciebie. Deus te ama. Bóg ciebie bardzo kocha. Ele quer te usar. On chce zmienić i używać ciebie. Não olha pelas tuas possibilidades. Nie patrz na swoje możliwości. Ou impossibilidades. Że jest niezdolny. Porque Deus não depende disso. Ponieważ Bóg nie jest uzależniony z tych rzeczy. Ele só quer a tua força de vontade de trabalhar. Ale on chce, Bóg chce tylko i wyłącznie twoje ochotnego serca. Aleluja. Aleluja. Vamos nos colocar em pé, por favor. Zapraszam was, aby stać w chwilę. Vamos ler o livro de Romanos, capítulo 5. Na początku będziemy czytać list apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 5. Versículo 1 até o versículo 4. Od pierwszego wersety do czwartego. Piąta Mojżeszowa od pierwszego do czwartego. Jest napisane tak. Sprawiedliwieni wtedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana. List Pawła do Rzymian. List apostoła Pawła do Rzymian 5. Powiedziałeś pierwszą Mojżeszową. Pierwszą Mojżeszową? Tak. Wow. Romanus 5. Poważnie? Tak. Przepraszam. Eu falei a primeira carta de Moisés, Gênesis. Ah, ok. Eu tomei a ele. Vibate mne e já me dá. Rzymian, a lista apostol Pawła do Rzymian, 5 rozdział, verset od 1 do 4. Usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, który stoimy i chlubimy się w nadziei chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też ścisków, widząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenia, a doświadczenia zaś nadzieja. Glória a Deus. Chwała Bogu. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sendo que as tribulações produzem paciência, e a paciência experiência, e a experiência esperança. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. Amém. Amém. Podemos tomar os assentos? Oremos. Mudremos. Senhor, muito obrigado por esse momento. Bardzo, Panie, Ci dziękuję za ten moment. Fale conosco. Mów do nas. Fortifique-nos. Czyń nas silny w Tobie. Queremos estar firmes em Ti. Potrzebujemy być mocni z Tobą. Por meio da Tua palavra. Poprzez Twoje Słowo. Fale, Espírito Santo. Duchu Święty, mów do nas. Em nome de Jesus. W imieniu Jezus. Amém. Amém. Glória a Deus. Fala, Bogu. Abrimos o livro de Romanos, capítulo 5. Meditaliśmy wasze Rzymian, rozdział 5. Na verdade, é uma carta de Paulo aos crentes da cidade de Roma. Wiemy, że to jest jeden z list apostoł Paweł do kościoła w Rzymie. No capítulo 5. E w rozdział 5. Onde Paulo fala sobre a justificação. E de pelo menos o apóstolo Paulo move o usprodivenia. Que somos justificados pela fé. Je przez wiarę jesteśmy usprodivieni. Mas se vermos abaixo desse versículo. Jeżeli będzie dalszy ciąg czytać. Paulo mostra que a justificação que nós temos pela fé. Apóstolo Paulo move, że ta usprodivenia poprzez wiarę, którą mamy. Não nos barra de sofrermos aqui na terra algumas tribulações. To nie znaczy, że jesteśmy sprawiedliwieni w Chrystusie, że nie będziemy pewne sensie na tym ziemia wycierpieć jakaś cierpienia czy prześladowania. Mesmo sendo justificados, jesteśmy usprawiedliwieni, Paulo mostra que ainda podemos passar por algumas tribulações. A dalszy ciąg zrozumiemy przez Pawła, że możemy wycierpieć jakaś próba. Ao contrário do que muitas igrejas ensinam. Przeciwnie niż wiele nazywanych kościoła
nauczają, que cristão não pode sofrer, że pomiędzy nimi, że wierzącego człowieka w Chrystusie nie możesz cierpieć niczego. Cristão não é aprovado. Że pomiędzy nimi też mówią, że wierzącego człowieka nie cierpi próby. Cristão não se encontra em momentos difíceis. Że prażywia chrześcijanina nie znajduje się w trudnych sytuacjach. Isto é mentira. To jest kłamstwo. Na verdade, wprawdzie mówiąc, desde o princípio Deus mostrou-se ser Deus que trabalha na tribulação. Od początku Bóg pokazywał przez Pismo, że Bóg właśnie pracuje w naszym życiu w trudnych sytuacjach. De Gênesis Apocalipse vimos personagens a serem usados em meio em tribulações e aprovações. Po prostu objawienie Jana pokazuje też o tym, że Bóg używał ludzi, kiedy znajdowali się w potężnej próbie. Vemos Adão, Noé, até Abraão. Od Adama, czy Abrahama, te, widzimy to wszystko podobne. Passando em tribulações. Że wiele prób mieli. Por exemplo, Abraão. Na przykład Abraham. Não tinha filho. Nie miał dzieci. E mesmo quando tinha filho. Nawet kiedy nie miał dzieci. Foi testado. Bóg jego próbował. E mesmo assim tinha problemas familiares. E miał pewne sensie problemy w domu. Tinha que saber gerir esses problemas familiares. On umiał teraz, musiał tego poradzić z tych różnych problemów. Isso se manifesta também na vida de Jacó. I podobne sytuacja w życiu Jakuba. Na vida de José. W życiu Józefego. Jacó teve problema com seu irmão. Jakub miał poważne problemy z swoim rodzonym bratem. Que tinha que fugir dele. Że musiał uciekać od niego. José tinha problemas com seus irmãos. José miał problemy ze swoim bratem. Józef. Que foi vendido por eles. Józef został sprzedany z powodu swoich braci. Moisés também tinha problemas. Moisés miał różne problemy. Moisés tinha um problema com o povo. Moisés miał problemy z narodem. O povo que liderava. Tem ludzi, którą był poder panowany. O povo que liderava, que liderava falava-lhe mal. Po prostu ludzi, który on chciał dobre dla nich, mówili źle o niego. Então, vemos na Bíblia Sagrada homens de Deus com muitos problemas. Więc w Pismo Święte widzimy mężowie Boży i różne sytuacje mieli w różnych problemów. Talvez tenha falado, não, Davi, Samuel não tem problema. A ktoś może powiedzieć, Dawid, Samuel nie mieli problemy. Davi é um dos homens com mais problemas na Bíblia. Słuchaj, kochany, Dawid był jeden z człowieków biblijnych, który najwięcej problemów miał. Mas não deixa de ser homem de Deus. Ale nie przestał być męża Bożego. Na igreja também vimos isso. W kościele również to my widzimy. A perseguição dos apóstolos. Po prostu od początku, kiedy apostołowie zostali prześladowani. Passaram por aprovações. Wszyscy tych apostołów byli próbowani, mieli był próba. A grande pergunta dos filósofos quanto aos cristãos é por que, se você serve a Deus bom, por que ele permite problemas? Różni filozofów na świecie dzisiaj zadają pytania. Dlaczego chrześcijaństwo tak, przyjmuje tak dobrego Boga, a oni mają tyle problemów? No capítulo 5 do Romanos entendemos sobre isso. Właśnie rozdział 5 w liście do Rzymian tego zrozumiemy. Aleluja. Aleluja. Hoje em dia estamos a passar por problema geral. Dzisiaj generalnie na świecie mamy poważny problem. Pobres, ricos. Nieważne czy biedni, czy bogaty. Tam morrer devido ao coronavírus. No, mówią, że ludzie umierają z powodu koronawirusa. Muitos têm medo devido essa pandemia. I właśnie wiele ludzi dopuściło się strach z powodu tego nazywanej pandemii. Qual deve ser a posição dos filhos de Deus nesse momento? Jaka powinna być twoja pozycja? Jak ty powinieneś zachowywać jako dziecko Boże w tej sytuacji? A palavra de Deus diz, Boże Słowo mówi, que Deus não deu espírito de medo. Że Bóg nie dał nam duch strachu. A primeira carta que Deus envia, a primeira carta que Paulo envia a Timóteo. Pierwsza list, kiedy apostoł Paweł wysłał do Tymoteusza. Capítulo 1, versículo 7. Rozdział 1, werset 7. Ele diz, Deus não nos deu espírito de medo. Bóg był wyraźny. Bóg nie dał nam ducha strachu. Mas de força. Ale siła. De moderação. Po prostu od panowania. E de amor. I miłość. Então, nós não podemos viver sobre medo. Słuchajcie, nie powinniśmy my jako Kościół dopuścić strachu. Jezus na maioria das vezes que ficou
enfurecido com os seus discípulos foi porque eles manifestavam medo, mesmo tendo ele. Verás para esses cristãos que, obviamente, ostro, muvo do apostolove, situação que de vaste apostolove, do postilho de do exército, strach. Mesmo com Jesus no barco, na vez que, por exemplo, vire o estado razes Cristus. Ele fala, não vamos morrer. Ah, onde movile? Gniemiszkie. Jesus quando acordou falou: homem de pouca fé. E para esses o povo se move. Ludi, malviare. Mesmo sabendo que Jesus está com eles. Na vigília de para esses Cristus, eles nem duvidavam que aquele que um rapaz poderia ser livre dos demônios. Na psico se do puxilho do César, vou te levar, já pevne mudança. Pode ser o volume de demônio. Jesus chamou homem de pouca fé. E três panéis respondeu: Ale ve mal vierne luci. Por quê? Lá cego. Porque eles, mesmo estando com Jesus, não acreditavam, tinham dúvida. Nesse momento, milagre. Oni chudili. Vigili, co panéis chini robi, a dopustili se nidoviarstvo e strach. Então entendemos que. O importante não é simplesmente ter a convicção que somos de Deus. Bardzo ważne teraz, kochani. To jest bardzo ważne nie tylko, żeby mieć pewność, że należymy do Boga. Mas pormos em ação esta fé. Aliás, potrzebne dar o seczono. Położyć nasza wiara w praktycznie. Quando estamos em tribulação. Kiedy jesteśmy w różnych próbie. Temos que ser como Sadraque, Mesaque e Abednego. Powinniśmy być jak tych trzech młodzieńca ze Starego Testamentu. Que mesmo serão eram testado. Kiedy zostali wyrzuceni do tego piecza ognistego. W tego wielka próba. Não se entregar. One nie zrezygnowali. Prometeram-lhe serem queimados pelo forno. Po prostu wiemy z kontekstu, że zostali wyrzuceni do tego piecza ognistego. Se não adorarem a estátua. Z powodu, że nie będą panali się i uwielbiali tego podsąd. Falaram, não vamos adorar. I oni mówili, nie będziemy uwielbiać. Podem nos pôr no forno. Mogą nas wyrzucić do tego piecza. Mas não vamos adorar. Nie będziemy uwielbiać tego podsąd. Daniel falou, se você orar mais, tu vai sim na cova de leões. Podobna sytuacja. Daniel miał rozkaz, jeżeli ty będziesz dał się ciągle modlić do twojego Boga, to będziemy wyrzucić ciebie do Ami Lwów. Daniel nam parou de orar. Ale Daniel dał się ciągle się modlić. Foi na cova de leões. Został wyrzucony do Ami Lwów. Este é o exercício de fé. Wysłuchajcie, to jest wyświecenie nasza wiara. Fé não é só acreditar naquilo que podemos receber de Deus como bênção. Kochani, wiara nie jest tylko, że kiedy uwierzymy, że musimy i możemy przyjmować do Boga. Mas fé também é acreditar que podemos resistir às pancadas do mundo. Ale wiara też pomiędzy nimi znaczy, że jesteśmy gotowi i jesteśmy w stanie wytrzyma tych prześladowań, które przechodzą z tego świata. I não desistir de Deus. I my nie rezygnujemy z Boga. Quantas pessoas têm medo de ver a igreja? Ili ludzie boją się przychodzić do zboru. Quantas pessoas não oram mais? Ili osoby już nie modlą się. Quantas pessoas não adoram mais a Deus? Ili osoby już nie uwielbiają Pana Boga. Por causa dos problemas. Z powodu różnych problemów. Aleluia. Aleluia. Mas nós devemos estar firmes. Ale my powinniśmy stać mocno. No versículo 1 do livro de Romanos, capítulo 5. Pierwszy werset z rozdziału 5 listu Rzymia. Diz que por sermos justificados com Deus, temos paz com Deus. Jest pomiędzy nimi napisane, że z powodu, że usprawiedliwieni wtedy z wiara, pokój mamy z Bogiem. Por sermos justificados, temos paz com Deus. Jesteśmy usprawiedliwieni, to równa się, że mamy pokój z Bogiem. Alguém justificado quando lhe é tirado a sentença do crime. Po prostu wiemy, że jesteśmy usprawiedliwieni, kiedy pewne kara, która ciąży na tego człowieka, już nie istnieje. Jesus na cruz nos justificou. Pan Jesus Cristo na całość, raz na zawsze, usprawiedliwiał nas. A sentença do crime, do nosso pecado, foi tirada de nós. Ta potępienie z powodu grzechu, Pan Jesus Cristo zabrał na siebie od nas. Por essa obra que Jesus fez em nós.
poprzez tego dzieło, które Pan Jezus dokonał w nas, na krój do Kalwarii, poprzez też krzyż Golgoty, nós somos justificados. Dzisiaj my jesteśmy usprawiedliwieni. Nós somos justificados. My jesteśmy usprawiedliwieni. As nossas ofensas estão perdoadas. Wszystkie tych naszych grzechów są przebaczone. Então, por isso temos paz com Deus. Z tego powodu, kochane, mamy pokój z Bogiem. E essa paz com Deus e tem pokój z Bogiem produz em nós alegria. Powoduje w naszym sercu radość. Por temos futuro melhor. Ponieważ wiemy, że będąc w Chrystusie mamy piękny przeszłość. Por causa dessa paz com Deus, mamy piękny przyszłość. Por causa dessa paz com Deus, não sofremos o fogo do inferno. Słuchajcie, pomiędzy nimi, że mamy pokój z Bogiem, że jesteśmy sprawiedliwieni, nie będziemy na przyszłości cierpieć ognie piekielne. Então, a maior fonte, a maior razão de alegria do cristão é ter paz com Deus. To jest piękne, że kiedy mantém wasze żołudy pokoju, mamy ten pokój z Chrystusem, z Bogiem. Está firme na justificação. Po prostu my jesteśmy sprawiedliwieni i tak silni stoimy. É saber que é justificado. Po prostu, że wiemy, tego czujemy, że jesteśmy usprawiedliwieni. Que Jesus perdoa minhas ofensas. Że Pan Jezus Chrystus wybaczył moje grzechy. Por isso sou salvo. Ponieważ jestem zbawiony w Chrystusie. E se algumas vezes eu cair em pecado. E jeśli ja tam po prostu pula i filowo padnę w grzechu. Se eu confessar do coração aberto. I z całego serca, ze skruszonym sercem ja wyznaję ten grzech Bogu. Ele me perdoa. On zawsze mnie przebacza. Aleluja. Aleluja. Essa é a fonte de paz com Deus, oh, do cristão. Então, veja, então esta capítulo junto do Boga e trinoche dá nas pouco. O que dá segurança no cristão é isso. Só dá esta que está bem nosso da projeção cristianina. Saber que a nossa morada não é aqui na Terra. Yes, se deixes que pamenta, que nossa consova, consove dom, miscânia, não é em tem gêmea. Temos uma vida eterna. Me checa na nas życie wieczne, que Jesus nos prepara no paraíso. Que Pan Jesus Cristo przygotowa e bem przygotowa dla nas. Por isso muitos antigos cristãos morriam pelo evangelho. Słuchajcie, z tego powodu pomiędzy nimi dawnych czasach prawdziwi chrześcijanie nawet umierali za Chrystusa. Porque eles sabiam que nesta vida não é tudo. Ponieważ oni zrozumieli, że ziemia w tym, życie w tym ziemia, to nie jest wszystko. Eles morriam por Cristo. Oni byli gotowi umierać za Chrystusa. Porque sabiam que há uma vida além dessa. Ponieważ oni widzieli, że jest życie poza tego życia na tej ziemi. E que eles já estão, por meio de Jesus Cristo, já estão escritos para outra vida. E oni tego widzieli, oni uwierzyli, że ich imię jest napisane w Księdze Żywota, to znaczy, czeka na nich życia wiecznego. É por isso vimos Pedro a morrer. Widzisz, z tego powodu rozumiemy, że Piotr jako apostoł też został zabity za Ewangelię. É por isso nós vimos Tiago a morrer pelo Evangelho. Jakub ginął za Ewangelię. Paulo a morrer pelo Evangelho. Apóstolo Pavio, teste do torturovani, sacerdovani, o Mário. Sem medo. Bestra. Alguns dos apóstolos que vieram depois dos apóstolos que a Bíblia cita os nomes. E podem, por próximo, ter dado o chichão continuasse o tinho de Jesus. Também morreram pelo Evangelho. Vieram o Mário za Jesus da Evangelho. Porque eram perseguidos. Wiele prześladowane wycierpieli. Mas muitos deles morriam sorrir. Ale wiele z tych mężów Boże, niewiasta Boże, umarli z uśmiechem na twarzy. Por quê? Dlaczego? Porque eles sabiam que há uma vida além deles esperar. Ponieważ oni rozumieli, że jest życie po śmierci fizyczna. Talvez você possa falar, mas como assim? Być może ty mówisz, w jaki sposób? A Bíblia conta a história de Estevão. Bóg? Pismo Święte opowiada historię o pewnym człowieku, który nazywa się Szczepan. Estevão foi morto apedrejado. Szczepan w Dziejach Apostolskich mówi, że został ukamieniowany. Mas ele teve a visão sobre o céu. Wiecie, ale w tym momencie, kiedy ginie za Ewangelię, on widział
Miał taka wizja związana z Ewangelią. Ele tem uma visão sobre a outra vida a lhe esperar. On utrzymał tego wizję, że po śmierci fizycznej czeka dopiero życie na niebo. Por ele ser justificado. Ponieważ on był usprawiedliwiony. Ele viu a vida que está a lhe esperar. On zrozumiał, widział ultima duchowymi życie, które czeka na niego. Aleluia. Aleluia. Não quer dizer que todos nós vamos padecer por tribulações ou por perseguições. To nie znaczy, że każdego z nas równo będziemy cierpieć różne prześladowania i próby. Hoje em dia as coisas estão mais calmas. Dzisiaj troszkę inaczej niż kiedyś. Principalmente aqui na Europa. Pewnie sensie tu w Europie przede wszystkim. Que o cristianismo é que numa religião muito forte pelo catolicismo. Wiemy, że tutaj jest taka, powiedzmy, w pewnym sensie mocna religia tu w Europie. Mas ainda há provações. Przez katolicyzm, ale dalsze ciągu są próby i prześladowania. Ainda há provações da vida cotidiana que nos, que nos põe em prova. Ale każdego dnia są różne prób i sytuacje, które próbują nasza wiarę. Problemas familiares. Na przykład ludzie mają problemy w rodzinie. Problemas financeiros. Problemy finansowe. Problemas no trabalho. Problemy w pracy wiele razy. O problema que estamos enfrentando agora do coronavírus. I problema tego, który mamy tego, nażywany tego koronawirus. Como é que vamos nos situar nesses problemas? W jaki sposób teraz będziemy radzić sobie? Será que temos que ter medo como os mundanos? Czy my, jako Kościół, mamy się z nim dopuścić strach, jak bezbożnik? A nossa forma de ver a vida diferente. Słuchajcie, my, chrześcijanie, my widzimy świat inaczej. Se a tua colega no trabalho ou se a tua vizinha estiver com medo, você não pode também ficar com medo. Jeśli twoja sąsiadka, czy kolega z pracy ma strach z tego powodu, ty nie powinni dopuścić strach z tego powodu. Porque você tens paz com Deus. Ponieważ ty masz pokój z Bogiem. Tens paz com Deus. Ty masz pokój z Bogiem. E a tua vida está na dependência de Deus. E tua vida é uzależniona od Boga. Tudo bem, de todo nós temos que cumprir os detalhes sobre a segurança. Ok, rozumiemy, że mamy szanować władzę i pewne rzeczy musimy tutaj uporządkować. Responsabilidade pessoal. To jest odpowiedzialność osobista. Mas não podemos ficar apavorados. Ale kochani, niech będzie wszelki strach precz. Não podemos ficar com medo. Nie powinniśmy dopuścić strach do nasze serce. Lave as mãos. Umyj ręce. Use a máscara. Używaj maskę. Proteja a tua família. Pevecente, rup tua gente. Mas não fique com medo. Ale nem do puxa em strach. Não ande com suspeitas. Nem hoje está com strach, está com gente de Guinness de outro. Não ande a pensar, aqui tem, ali tem. Nem hoje na ulica, a tu és vírus. Se proteja, sim, senhora. Ok, rup tua gente. Mas não ande com medo. Ale nem do puxa do César strach. Porque tu tens paz com Deus. Por isso, tem mais pouco em Bogen. Tens paz com Deus. Tem mais pouco em Bogen. E essa paz nos dá segurança. E tem pouco e dá tobe bezpieczeństwo. Essa paz nos dá segurança. Tem pouco em Bogen e dá nam bezpieczeństwo. Aleluia. 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 Então, nós vimos no versículo 10 que esta paz que temos com Deus não nos elimina das lutas que temos que enfrentar aqui na Terra. Vemos, pelo menos, em versículo 2, resumimos que mamy pokój z Bogiem, a to jest, nie znaczy, że nie będziemy mieli próby. Versículo 12, versículo 3. Versículo 2 e 3. Ele nos mostra que, mesmo temos paz com Deus, ainda assim enfrentamos problemas. Słuchajcie, mamy pokój z Bogiem i przede wszystkim z tego powodu my stawimy czoło tych różnych problemów. Aleluia. Essa paz que temos com Deus produz alegria. Tá. Ten pokój, który mamy z Bogiem, powoduje w naszym sercu, bez względu na sytuację, radość. Por eu ter paz com Deus, eu sou alegre. Ja mam pokój z Bogiem, ja chodzę wesoły. Sou confiante. Ja mam zaufanie. E essa minha alegria se manifesta nos problemas. I w tej mój radość różnie manifestuje się, kiedy przychodzą problemy. Quando os problemas vêm, já me encontram bem. Kiedy po prostu problemy przychodzą, już przychodzą do mnie, ale ja jestem dobrze, mam pokój z Bogiem. O problema vem, mas eu já estou bem. Problema przychodzi. A, ja dziękuję, jestem bardzo dobry. Aleluja. Aleluja.
Quando o problema vem e te encontra com baixa estima, kiedy problem przychodzi i spotyka ciebie po prostu jakby powiedzieć bez wiary, ze strachem, tu vais ser derrotado. Zostaje pokonany. Mas por termos paz com Deus, nós somos seguros. Ale ponieważ my mamy pokój z Bogiem, tego zrozumiemy, to my jesteśmy bezpieczni. Somos felizes. Jesteśmy szczęśliwi ludźmi. Somos felizes. Jesteśmy szczęśliwymi. Felicidade não é um momento, simplesmente. Kochani, bycie szczęśliwi to nie jest tylko chwila. Vida feliz não é algo que vamos ao encontro. Życie szczęśliwe nie jest tak, że idziemy do tego szczęścia. Vida feliz é um estado contínuo. Po prostu życie szczęśliwe znaczy, że ciągłość. Ja jestem szczęśliwy z Bogiem. Nós cristãos temos vidas felizes. My, chrześcijanami, mamy ciągłość tego radość. Vida feliz não é vida perfeita. Życie szczęśliwe nie znaczy doskonałe życie. Aleluia. Aleluia. Mas somos felizes. Ale jesteśmy szczęśliwymi. Aleluia. Aleluia. E essa felicidade que temos, a base é a paz com Deus. Po prostu i tej radość, którą mamy, fundament do tego radość jest pokój z Bogiem. Por meio de Jesus Cristo. Poprzez Jezus Chrystus. Então, acordo de manhã. Więc obudzę rano. Eu sei que tenho paz com Deus. Ja wiem, że mam pokój z Bogiem. Por meio de Jesus Cristo. Poprzez Jezus Chrystus. Estou no trabalho. Jestem w pracy. Eu sei que tenho paz com Deus. Ja mam pokój z Bogiem. Por meio de Jesus Cristo. Poprzez Jezus Chrystus. Por mais que alguém tosse ao meu lado. Nawet kiedy ktoś będzie kaszlał obok mnie. Eu sei que tenho paz com Deus. Ja mam pokój z Bogiem. Vou ficar com medo. Ja będę puszczał strach. Se tem um álcool gel, gelo, irmão, até álcool gel, tu posso ver? Álcool gel, irmão. Se tem um álcool gel, eu vou desinfetar as mãos. Ok, tô me pole, gelo, irmão, tô só quente, não tô logo desinfetando as redes. Mas não fica apavorado. Olha, nem vende do puxo estranho. Faixa de batalha. Não, peraí. Aleluia. Então, vem paz com Deus. Mente pouco os bugas. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. Essa é a base da nossa fé. Então é o fundamento, tá? Da nossa viara. Essa é a base da nossa fé. E vamos ter, baixa tem fundamento, viara. E Paulo diz que nos alegramos no sofrimento. Por prosto, por mês nem pensa, pastor Paulo, vamos ver que em terpenes provas, my mamy radość. Nos alegramos no sofrimento. My mamy radość w próbach. A paz com Deus vai se manifestar até no nosso sofrimento. Kochani, znaczy, że Bóg chce dać Tobie pokój, kiedy jest w próbie. Nos alegramos no sofrimento. My będziemy weseli, będziemy uradowani w cierpieniu. Aleluia. Aleluia. E esse sofrimento, te cierpienie, por exemplo, a pandemia que estamos a viver. Na przykład tego, pandemia, którą żyjemy. Ou a doença que estás a enfrentar. Albo tego, być może ktoś ci choroba. Ou o problema financeiro que estás a enfrentar. Albo problem finansowy. O problema na família que estás a enfrentar. Być może tego problemu, który ma w domu. Ou qualquer problema que estás a enfrentar. Jakiekolwiek problem, który być może masz. Esse sofrimento que estás a enfrentar. Ten cierpienie, który masz teraz. Paulo diz no versículo 3 que esse sofrimento produz a paciência. Apóstolo Paulo começa a me mover. Versículo 3, że ta cierpienia, że ten ścisków powoduje w nas cierpliwości. O sofrimento produz paciência. I też te cierpienia powoduje w nas cierpliwość. Produz paciência. Po prostu cierpliwość. Aleluia. Aleluia. A paciência, ela é ao contrário da ansiedade. Po prostu, kiedy jesteśmy cierpliwi, to jest niecierpliwi z powodu braku niczego. Quem paciente sabe esperar? Ta osoba, która jest spokojna, ona potrafi czekać. Então, os problemas... Więc, tych problemów... Vai nos produzir paciência. Wyświecą nas i produkują w nas cierpliwość. Muitas vezes quando estamos doente, veneraste que de luz chove que na doença chore, e ao cumprir uma receita médica, e que de se escupe de lecas, porque tu lecas piche quando tem recepta, o médico dá a receita por um período,
Lekarz daje takie receptę na pewien czas ważności. I então nós ficamos paciente até ao período que vamos tomar esse medicamento. I tego czasu, kiedy mamy używać tego lekarstwa. I ludzie są po prostu cierpliwi w tym momencie, kiedy mają używać tego okres. O médico dá o comprimido. Lekarz daje pigułkę. Porque tens uma dor de barriga. Ponieważ ktoś być może boli brzuch. Então ele vai dizer que toma isso por 2 semanas. E tem que tomar move. E os pio tem pibuki 2 tygodnie. E nessas 2 semanas tu não vais ficar ansioso. Ele é move Peter 2 tygodnie. E v časne 2 tygodnie ti ne puxa o estrago do cérebro. Não vai ficar com medo. Ale bem te plive. Porque o médico deu um tempo. Ponieważ tego estrago está zahamowany. Então por mais que tenhas o teu problema, esse problema que tu tens vai produzir paciência. Vídeos, ti pode, mas tem problema. Ale tem problema para voduir disciplina você faz, gente. Porque tu sabes que precisa de um tempo para poder curar. Por isso, ti vieses por tipo, é que estás-se tu também vídeos droviano. Aleluia. Aleluia. Então, nós temos que ser pacientes. Por isso, bem por vícios dos homens, bicho disciplina. Não seja ansioso. Nem taque vicerpes e nem do checa-te. Tenha paciência. Bom cheplive. Não, se ansioso, quando é que essa doença vai terminar? Ani da que nido checa se queda da choroba minha. No tempo de Deus. E se ele o faz bom, tu pode optar. Apenas viva. Por prosto, gi. Porque muitas vezes o que mata o cristão é a falta de paciência. Velha raza de sozabia para viver o cristianina, por mal, tu és braco de privoste. Nem sempre Deus vai te mostrar todo o plano que ele tem. Nizaste pouco, bem de pouca ausiva, de sal, tchau, da tchebe, bojego plano de fego, gente. Porque senão não vais acreditar. Ponieważ ty nie będziesz w stanie tego zrozumieć i przyjmować. Quando ele mostrou o plano de Abraão, kiedy on pokazywał kawałek planu Bożego dla Abrahama, Sara riu. Jego Sara, jego żona zaśmiała się. Abraão duvidou que teria filho aos 100 anos. Abraham też dopuścił się do wiarstwa i nie wierzył, że będzie miał syna. Mais estolado. Então muitas vezes se deixa mostrar todo o desenho que ele tem para você, tu vai duvidar. Vence, nem acha um pouco de pocasiva, sal, resunic, plana, plana, bojega da tiva, botina e beija juvejo. Então apenas acredite. Por prosto, uvies, checa. Tenha paciência. Bom disciplive. O problema vai produzir paciência. Problema psicólogo. Vesfite tebe, até beija sobre tipliva. Filipenses 4:8. Apóstolo Paulo do Filipenses teria hoje. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chlebne, co jest cnotą godne chwały. Aleluja. Aleluja. Mas eu vou fechar o versículo 6 também. Czytamy teraz apóstolo Paulo do Filipenses 4:6. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwach i błaganiach i dziękczynienia powierzcie próbę waszego Bogu. Wersykl jest jak to, co chciałem pontalizar. I bardzo chciałem takim zaznać tego wersety. Paulo diz para não ficar muito preocupado com coisas algumas. I nie słowo, pastor Paulo, chcę powiedzieć to słowo, aby nie martwić się z żadnej sytuacji. Mas antes que as vossas orações sejam conhecidas por Deus. Ale zanim tu puszczasz się zmartwienie, ty strach, niech naszych problemów będą poznane Bogu poprzez modlitwa, posta. No versículo 7 diz que a paz de Deus, que é o entendimento, vai guardar nossos corações. I versete 7 mówi tak. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, szczerze będzie serce wasze. Então se tem uma ansiedade, apresenta a Deus em oração. Vence este mal, tikovania, que spoteba, przynosz do Bożego tronu w modlitwa. Mas não perca a paz com Deus. Ale nie strach swój pokój z Bogiem. Para terminar, aby skończyć, a palavra diz que essa paciência que nós temos vai produzir experiência. Wiemy, że tego próba, które mamy, będzie powodowała w nas tego doświadczenia. Vai produzir a palavra experiência que diz no versículo 4, no grego é dokme. E ta słowa z greckiego, versículo 4, dokme, z greckiego znaczy wasza cierpliwość. Essa palavra experiência Doświadczenie, przepraszam, znaczy doświadczenie.
A palavra que diz é paciência, até z greckiego oryginalna słowa doświadczenie znaczy. Ela significa a força que vem de uma provação severa. To jest pewne sensie, które przychodzi z siły, siłem, aby mocno ciebie próbować. Então sabemos, a tribulação produz paciência. To więc teraz, próba powoduje cierpliwość. E a paciência produz experiência. I cierpliwość, tak, te doświadczenie. Essa experiência é fruto de uma provação severa. Po prostu widzisz, i ta doświadczenia przechodzą, te próba, tak, z powodu, że przechodzą taką bardzo mocną próbę, doświadczenie do nas. A provação severa. Ta bardzo mocna doświadczenie. Por exemplo, os carros que nós vimos na estrada. Na przykład tych samochodów, które widzimy na ulicy. Antes de entrar na estrada, esses modelos passam por uma provação severa. Takie przykłady, by zrozumieć, co oryginalnie mówi. Para... Zanim, kiedy te samochody są dopuszczone do ruchu drogowego, one są takie ostro doświadczone, badane, aby zobaczyć wszystko w porządku. Para poder ver os problemas que possa causar no futuro. Aby zobaczyć doskonałe, powiedzmy po naszego pod lupą, aby zobaczyć, nie będzie jakiś problem, kiedy będą dopuszczone do ruchu. I eliminar esses problemas. I kiedy badają te samochody, kiedy produkują, aby eliminować tych różnych problemów, które mogą być. Antes que o carro vai para o mercado. Zanim, kiedy ten samochód idzie do rynku. Então, se nós vemos produção de carro, vamos ver que eles fazem todas as experiências possíveis com o carro. Vemos que em produção de samochodu, ele tylko, oni doświadczają tego samochodu, oni badają go. Para poder ver os problemas. Aby zobaczyć i identyfikować ewentualne problemy. Aleluia. Aleluia. E dessa experiência difícil sai um carro bom. E vidis, então podemos tak zrozumieć, taka doświadczenia, tak, badania tego samochodu, przechodzi takie, powiedzmy, bardzo dobry samochód. Essa experiência que Paulo diz aqui, que essa, a paciência produz experiência. Vidis, e tem cierpliwość powoduje doświadczenia w nas. Produz experiência. E... Widzisz, mam takie doświadczenie, ona produkuje doświadczenie w nas. Isso é, nós vamos ser uma pessoa melhor. Widzisz, aby zrozumieć po naszemu, po polsku, że widzisz, ta cierpienia, próba szuka w nas tych wad, tych problemów, aby możemy stać się doskonale inaczej. I essa experiência produz esperança. Widzisz, i tego wszystkiego doświadczenia powoduje w nas nadzieję. Mas a base é a paz com Deus. Ale przede wszystkim fundament jest pokój z Bogiem. Aleluia. 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 Por isso, não vamos perder a paz que temos com Deus. Więc nie stać pokój z Bogiem. Todos os dias vamos ter comunhão com Deus. Więc każdego dnia pilnuj swoje relacje z Bogiem. A fonte é a paz com Deus. Przyjmuj źródło tego pokoju z Bogiem. Te a confiança nele. Mi zaufania w nim. Salmos 23. Salmo 23. David diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pan Jezus, David, pomiędzy nimi mówił: Pan jest moim pasterzem, niczego nie mi braknie. Aleluia. Aleluia. O Senhor é teu pastor, nada te faltará. Pan jest twoim pasterzem, dobrego pasterza, nic dla ciebie nie będzie brakowało. David foi pastor de ovelhas. David był taki pasterzem owieczka. E ele sabia o que está a falar. I on widział doskonale, co mówi. Porque ele sabia como um pastor cuida das ovelhas. Bo on zrozumiał doskonale, w jaki sposób pasterz opiekuje się owieczką. Não confia no homem simplesmente. Kochani, nie ufaj po prostu tylko człowieka. Não põe a tua força no homem. Nie pode swoje siły w człowieka. Confia em Deus. Ufaj Boga. Confia em Deus. Ufaj Boga. Nós vamos passar esse problema. Tem problema mínimo. A igreja vai vencer. Kościół dalszy ciąg zwycięży. Tu vais vencer. Ty zwyciężysz. Em nome de Jesus. W imieniu Jezusa. Mas a base. Ale pamiętaj, że fundament. É a paz com Deus. Miej pokój z Bogiem. Aleluia. Aleluia. Até que a palavra do Senhor. Do tego momentu Bożego Słowa do twojego serca. Deus abençoe. Niech Bóg ci bardzo błogosławi. Amen. Amen. Stajemy, będziemy modlić. Panie, do Ciebie z tego serca przychodzimy w górę. Chcemy Tobie wywyższać i chciałbyś dziękować, Panie. Ja potrzebuję tego słowa. Ja osobiście, Panie, chcę, aby tego słowa obfić owoców przez Ducha Świętego produkowało w moje wewnętrznego człowieka. Panie, proszę dla każdego z nas tu obecny, aby tego słowa nas ugruntowało w Tobie. Nie będziemy bać się
doświadczenia. Ale Pan Jezus Chrystus, będziemy bać się Pana Boga. W imieniu Jezus Chrystusa, jakkolwiek mamy strach, my gromimy w imieniu Jezus Chrystus. I błogosławi każdą osobę tu obecną. Każdą osobę, która słyszy i będzie słuchał tego słowa. Panie, przez moc Ducha Świętego niech będzie uradowana. Niech będzie doświadczona, ale błogosławiona. Niech będzie pełny pokój w sercu, który przewyższa wszelki rozum, pokój, który tylko i wyłącznie daje Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty. Chwała Ci, Panie Jezus. Daj nam tego oczy duchowo, że będziemy patrzeć na Jezusa Chrystusa i sprawca i dokończyciela wiary. Panie, chron nas jako Kościół Boży, aby nie patrzeć, aby nie zboczyć nasz wzrok od Chrystusa, aby patrzeć na co się dzieje wokół nas, ale aby możemy patrzeć na naszego sprawcę dokończyciela wiary, naszego kochanego Bogiem Emanuelem, Bogiem obecnym, w imieniu Jezus Chrystus, tego Panie uważam, w naszym życiu, przez wiarę, w imieniu Jezus Chrystus, w naszych domach, w naszą rodzinę, w naszym serce, w naszym pracy, w imieniu Jezus Chrystus. Amen. W imieniu Jezus Chrystus. Amen, kochani.